Dzisiaj wreszcie jest niesamowity dzień. Pójdziemy na plażę i będzie tak super. Już nie mogę się doczekać, aż wreszcie się opalę. Mam nawet moje okulary przeciwsłoneczne, żeby słońce nie raziło mnie w oczy. A tak poza tym, to zamierzam jeszcze dużo pływać. Będzie naprawdę fajnie. O, cześć Dora. Co tam u Ciebie, co? Widzę, że przygotowałaś się na wypad na plażę. I nie zadzwoniłaś do mnie? No hej, myślałam, że chociaż mnie powiadomisz, też bym przecież z Tobą poszła. Ojejcia, no racja, ale nic się nie martw, ciągle możesz ze mną pójść, no to jak? Pójdziesz ze mną na plażę? Będzie naprawdę fajnie. Poopalamy się, może nawet w coś pogramy. Ja już nie mogę się doczekać. Oj Dora, Ty to jesteś. Jak mogłaś nie zaprosić mnie na plażę? Przecież wiesz, że też uwielbiam pływać. A tak, to na pewno lepiej spędzimy ten czas. No ale super. To co? Zabieramy coś szczególnego? Może spakuję nam coś na plażę, żebyśmy nie były głodne, dobra? Zobaczę zaraz, co mam przy sobie w torbie. Hej Dora, spójrz co mam w torbie. Zabrałam nam coś do picia. Mam też troszkę ciasteczek. Tak, gdybyśmy zgłodniały. No i wiesz, w sumie chyba na razie wystarczy. Możemy zawsze kupić lody albo gofry, jak będziemy szły na plażę, dobra? Super pomysł, Alana. Naprawdę świetny. Jejku, to chodźmy już na tą plażę, bo zaraz będzie na niej tłum ludzi. I zobaczysz, ciężko będzie nam znaleźć jakieś dobre miejsce. Hej, Dora, no, uważaj, zaraz chyba coś Cię ugryzie w piętę. Spójrz, coś się zbliża, takie czerwone, szybko, uciekaj. Ojejka, co to? To krab! A, o matko, ugryzł mnie chyba w piętę. Tak strasznie szczypie, Alana, masz tam coś, co może mi pomóc? Tak się boję, ten krab naprawdę mnie ugryzł, co on robi na tej plaży? Oj, Dora, jejciu, nic Ci się nie stało w tą piętę? Och, wiesz co, zaraz zobaczę, mam tu jakieś waciki, ale jeśli Cię mocno ugryzł, to będziemy musiały pójść do lekarza, bo przecież nie znam się na tym, jestem jeszcze za mała na to, żeby znać się na takich ranach, ugryzieniach, czy nie wiadomo, co to jest. A może tylko Ci się wydaje, że Ciebie ugryzł, co? Dora, patrz, jejku, Dora, to chyba następny krab, widzisz, wychodzi tam z wody, ja się już boję, może wróćmy do domu. Argiel, nie wychodź z wody, oni tam siedzą na piasku, pełno ludzi, przed chwilą jeden to by mnie prawie zdepnął, zostałbym zgnieciony i już bym nie żył. Nie wychodź, Argiel, proszę Cię, nawet się nie zbliżaj do brzegu, bo Ciebie też zjedzą, szybko wracajmy do wody, ja już nie chcę być na tej plaży. Och, nie panikuj tak, Sebastianie, na pewno nic złego się nie dzieje, przecież tam są tylko ludzie. Sam zobacz, jacy są mili, tak się śmieją, cieszą się, że spędzają tyle wolnego czasu. Zobacz, jak lubią pływać, poza tym nikt nas nawet nie zauważył, a Ciebie zdepnęliby, no może przez przypadek. Musisz naprawdę uważać, nie możesz sobie od tak chodzić po plaży, jak Ci się podoba. Hej, Alana, patrz, widziałaś? To nie jest krab, to co wychodzi z wody. To większe od kraba. Też czerwone, ale to nie jest krab. To jest chyba syrena. Alana, widziałaś? To syrena. Dora, no co ty? To na pewno nie jest syrena. Syreny przecież nie istnieją. Wszyscy to wiedzą. Czemu myślisz, że to syrena? Mówię ci, że to jakiś wielki krab. Ja na pewno dzisiaj nie będę pływać. Już się bardzo boję i nie chcę, żeby coś mnie ugryzło w piętę, tak jak Ciebie. Lepiej wracajmy do domu, no proszę. No nie, no co Ty? Naprawdę, popatrz, syrena! To serio jest syrena! Hej, syreno! Syreno, widzisz nas? Wiesz co, Alana, jak Ty się boisz, to zostań, ale ja podejdę bliżej. Właściwie to boli mnie pięta, ale jakoś dam radę, chyba się przesunę. Poczekaj, idę do syreny. Syreno! Cześć, Syreno. Jesteś, znaczy, masz jakieś imię? Ja jestem Dora. Przyszłam dzisiaj na plażę. Wiesz, nie wiedziałam, że syreny istnieją, ale Ty to naprawdę jesteś syreną. Oczywiście, że naprawdę jestem syreną. Jestem Ariel. Witaj, Dora. Wiesz, mieszkam tutaj, w pobliżu, w podwodnym królestwie. I tak naprawdę przyszłam teraz tylko po to, żeby wreszcie z kimś porozmawiać.
Ostatnio bardzo długo już z nikim nie rozmawiałam. Czuję się trochę samotna i chciałam kogoś poznać z lądu. Naprawdę? Z lądu? A mogę zobaczyć twój syreni ogon? No bo wiesz, właściwie przez wodę to nie bardzo go widać. Ha, ha, ha! No jasne, że tak. Spójrz, zobacz jaką mam wspaniałą płetwę. Dzięki niej tak świetnie pływam. Jestem praktycznie, no powiedzmy, najlepsza w szybkim pływaniu. Mało kto może mnie dogonić. Więc zobacz to, mój piękny syreni ogon. Teraz już wierzysz, że jestem syreną? No tak, dobra, teraz już wierzę. Jejku, nikt mi nie uwierzy, jak powiem, że spotkałam syrenę na plaży. Nawet Alana, Sergio, ona też nie chce mi uwierzyć. Myśli, że jesteś jak krab, ale to dlatego, że nie widziała twojego syreniego ogonu. No więc może chcesz tak specjalnie dla niej zrobić jakiś większy skok? To Alana na pewno uwierzy. Widzisz, Alana? Mówiłam, to jest prawdziwa syrena. Naprawdę, rozmawiałam z nią przed chwilą i zaraz sama się przekonasz, obiecała, że wykona specjalny skok, żebyś zobaczyła syreni ogon. No co ty, Dora? Przecież wiem, że syreny nie istnieją. Ojejka, co to? Ona rzeczywiście, to Dora, to prawdziwa syrena. Widziałam ogon, naprawdę skoczyła. Widziałam ogon, wow. To nieprawdopodobne, że spotkałyśmy na plaży prawdziwą syrenę.